sztuce poetyczności dla was i chcę ją rozdmuchać. Zaproście tu na wesele wszystkie dziwy, kwiaty, krzewy, pioruny, brzęczenia, śpiewy. I chochoła. Już pan wierzy? Może być weselna feta na wielką skalę. A teraz pana pochwalę. Adieu. Ta jedyna chwilka pan mnie zajął. Pan teraz poeta. Więc już adieu? Nie dorosłam do wielkich skal, bawię się. Pour passer le temps tylko. Było to 15 stycznia 1869 roku. W Krakowie przy ulicy Krupniczej 26 przyszedł na świat Stanisław Mateusz Ignacy, syn Franciszka i Marii Zrogowskich, Wyspiański. Tegoż roku odkryto w katedrze wawelskiej grób Kazimierza Wielkiego, którego powtórny pogrzeb odbył się 8 lipca. Był to Kraków jaśnie pański i dorożkarski. W lipcu doszło pod Wawelem do antyklerykalnych wystąpień ludności związanych ze sprawą zakonnicy Barbary Ubryk. 9 listopada odsłonięto po remoncie ołtarz Wita Stwosza. Ukazały się pierwsze numery liberalnego czasopisma krakowskiego Kraj. Powstał też w roku 1869 Bank dla Przemysłu i Handlu. U stóp Wawelu miał ojciec pracownię. Wielką izbę białą, wysklepioną, żyjącą figur zmarłych wielkim tłumem. Tam, chłopiec mały, chodziłem. Co czułem, to później w kształty mej sztuki zakułem. Uczuciem wtedy tylko nierozumem obejmowałem zarys gliną ulepioną, wyrastający przede mną w olbrzymy, w drzewie lipowym rzezane posągi.